Z kodem KAMYK dostajesz 8% zniżki na stronie foodmaster.pl. Siemanko, z tej strony KAMYK i witam was w takim troszeczkę odmiennym odcinku. Dzisiaj troszeczkę hazardowo. To co lubię, jackpot, paczki i zakłady sportowe. Końcami. Zapraszam was na foodmaster.pl i pobawimy się dzisiaj trochę. A co, dlaczego by nie? Hazard to też troszeczkę zabawa. Ale dobra, zaczniemy od może zakłady poprzez... albo nie, jackpot na początek. Jackpot, znacie jackpot z CS-a, tak? Wiecie, o co tutaj chodzi. Macie saldo, mam 2,5 miliona końców ponad. Później oczywiście to wszystko sobie można wypłacić. Macie cały regulamin tutaj, jak to zrobić. No ale w każdym razie mamy dwie stawki na PlayStation. Ja oczywiście gram na PlayStation to i mam tu na PlayStation. Czy ktoś na średnich stawkach obstawia coś? Nie. Na niskich stawkach na razie jedna osoba postawiła 2000, a to my znamy sobie bank. 15 tysięcy wpłacamy i my mamy na razie 88,24% szans na to, że wygramy całą pulę, czyli 17 tysięcy. No chociaż tutaj już widać, że jest prowizja obcięta, ale będziemy i tak na plusie, i tak mamy spore szanse. Czekamy jeszcze na kogoś innego. Oczywiście możemy sobie znowu wpłacić. Tutaj 3 razy możemy wpłacić. Maksymalnie przy niskich stawkach 50 tysięcy, minimalnie 1000. No i na przykład wpłaćmy sobie 1000. Zobaczcie, jak zwiększą mi się szanse od razu o parę setnych procent. No i czekamy na resztę, tak? W tym czasie jak ktoś znowu postawi i znowu możemy wygrać. Przed chwilą wygrałem, mając 44%, wygrałem dwa razy tyle, ile wrzuciłem, więc to jest naprawdę spoko. Udało mi się w każdym razie. No ale dobra, zanim ktoś tu wrzuci, pewnie wrócimy tutaj i zobaczymy, czy udało nam się wygrać. Na razie przejdźmy do zakładów. Oczywiście obstawianie, nie wiem, pewnie sporo z was na STS-ie czy gdzieś, jeżeli macie ukończone 18 lat, już obstawiała. No ale dobra, mamy ekstraklasę, mamy dzisiaj mecze o 18, mecze o 20.30. No to zobaczmy, postawmy sobie na Podbeskidzie, nie oglądam polskiej ekstraklasy. Podbeskidzie i Wisłę Kraków. No i tak, jeżeli postawilibyśmy milion końców, to mamy 3,5 miliona do wygrania, jeżeli Podbeskidzie i Wisła wygrają dzisiaj swoje mecze. Ale ja jeszcze dodam na przykład dwa mecze Premier League, które odbędą się jutro. I tak oto, postawię na United i postawię na jutrzejszy mecz jakiś. Leicester z Evertonem. Leicester już może być na haju i po prostu odpuścić, no może nie tyle odpuścić ten mecz, ale postawię na West Ham. West Ham jest bardziej pewny i postawię 500 000 końców. Mogę wygrać 4,2 miliona końców. Także zapamiętajcie, to są moje typy i to wygrywa, tak? Podbeskidzie, Wisła, United i West Ham. Zobaczycie. Postawię 500 000, kurs 8,44, 4,2 miliona mogę wygrać. Dobra! Jak tam jackpot? Sprawdźmy. Jeszcze nikt nie wpłacił, ale przejdźmy do paczek. Mamy paczki za 10, 25, 50 i 100 tysięcy. Powiem wam, otwierałem tych paczek mnóstwo za 100 tysięcy i rzadko jest tak, że jeżeli otworzycie na przykład 20 paczek, to wam się nie zwróci. No po prostu tak nie miałem. Szczerze to mówię, nie miałem tak, tak? Jeżeli jesteśmy niecierpliwi, możemy tutaj pominąć sobie to wszystko, ale wydaje się, że ta paczka się nie zwróci. Chociaż Lacazette, jeszcze jakiś inform dobry na końcu. No, ale patrzcie, tutaj wydaliśmy 100 tysięcy, zdobyliśmy 77,700 tysięcy. I na przykład w takich paczkach, kiedy otwieracie w fucie, to też wiecie, no tak nie zwraca się często. A tutaj da się zwrócić tak w dużym, dużym stopniu. Ale oczywiście trafienie toca w FIFA o wiele bardziej nas podnieca, że tak powiem, niż to co tutaj, ale tutaj też da się trafić na plus. Zobaczycie, ja zaraz wam pokażę, że się da, bo to udowodnię tutaj. Będę otwierał, dopóki nie wyjdę na plus, a oczywiście zaraz wyjdę. No i o, patrzcie, nawet można motma trafić. No i troszeczkę na minus, ale jeszcze raz. Pedro, Charles, Andreessen Silva, Raheem Sterling, Carvajal, no jest dobrze, pierwsza połowa wygląda na to, jakby się paczka miała zwrócić, chociaż teraz gorzej, gorzej. I Mario Götze, no niestety nie, ale kolejna paczka, sprawdźmy, Kościelny, 8,5, 15, Nils Petersen, tutaj macie na dole oczywiście ich cenę, Di Maria, dziękuję, jestem do przodu, 300 tysięcy, no jest 200 tysięcy do przodu, da się, da się. Otwieramy kolejną paczkę. Ile mam już tych? No, zarobiłem teraz na tym otwieraniu. Jackson Martinez. Dobra, pomijmy. Otwórzmy sobie jeszcze 5 paczek, tak? Zobaczmy, mamy 2... Nie, otwórzmy 10 paczek. Mamy 2 155 tysięcy monet. Zobaczymy, ile będę miał po 10 paczkach. Pierwsza paczka. Bang, bang. Pomijamy ją.
na minus. Druga paczka, otwieramy ją na minus. Tutaj chyba największy minus. Kolejna paczka na plus. Minimalny, ale plus. Kolejną otwieramy, bang, troszeczkę minus. Chyba ten Di Maria trochę przestraszył. Kolejny minus, to jest czwarta paczka. Bang, tutaj minimalny minus. Telefon. Kolejna paczka, bang, minimalny plus. Kolejna paczka, minimalny minus. Kolejna paczka, minimalny minus. Ale wiecie, że da się trafić coś za 300 tysięcy. To jest jeszcze chyba nam zostało. Zobaczcie, że otworzyliśmy tyle paczek, a tak naprawdę zeszło nam dopiero 200 tysięcy monet, tak? No i tak naprawdę, o, i Kevin De Bruyne, dziękuję, już jestem praktycznie na startowym, tak? A otworzyłem 10 paczek, więc mówię, że tu jest tak, że praktycznie często bardzo to wszystko się zwraca, tak? Możecie mieć pecha, tak jak miałem teraz na przykład, że 8 paczek pod rząd było złych, ale tak trafiacie takiego Kevina De Bruyne i już wracacie na wasz początkowy, tak? O, patrzcie, ma ktoś, ja płaciłem 16, koleś 4000, 1000, 2000, to ja mogę dać kolejny bet za 10 tysięcy, to jest 8, jeszcze dwie osoby jak wpłacą, to będziemy mieli losowanko. Zobaczymy, czy uda nam się wylosować coś. Jeszcze dwie osoby muszą coś postawić. O, jest 9 i jeszcze jedna osoba jak wpłaci, to będzie 10 i będzie w puli 32 tysiące. Ja 26 wpłaciłem, mam, ale mam za to 75% szans na trafienie. Tak jest. No i zobaczymy. Tutaj jest losowanko, losowanko i kto trafi? Kamy KD. Kujon, zobaczcie, miał 16,67% i wygrał 33 tysiące, także gratulacje dla Kujona. Jeżeli ktoś jest jeszcze, to ja bym chętnie zagrał jeszcze raz, żeby wygrać. Wpłacę 15 tysięcy. Widzicie, nieraz tak jest, że właśnie warto snajpić, jak to mówią, wpłacić po 1000 końców. Macie te tam mało procent, ale warto, tak? Bo jak widzicie, da się. Łukasz ile wpłacił? Okej, to my zróbmy tak. Bank, 50 tysięcy. Mamy 65 wpłacone, koleś ma 23 tysiące wpłacone. Jeden ma 2 i jeden ma 1 tysiąc wpłacone. Właśnie to jest to, że taki ktoś może zgarnąć, no bo ma 1% szansy na to, że taką pulę zgarnie. No to zobaczymy, czy to nam się uda. Halo, halo? Jeszcze ktoś? Bo ja mogę jeszcze w sumie trzecią wpłatę zrobić, żeby zwiększyć sobie szansę. A zwiększył sobie szansę jeszcze. Za 25 koła. Będziemy mieli wpłacone 90 tysięcy, 106 tysięcy do wygrania. Zobaczymy. No, come on. Jeszcze dwie osoby muszą wpłacić i wtedy zobaczymy, czy uda nam się tego jackpota wygrać. 20 tysięcy końców Łukasz płacił. Ja mam 66% szans na zdobycie 126 tysięcy. I tak jest. Wygrywam. W końcu udało się. Czyli zwróciło mi się tam to, co chyba straciłem. Tak, albo nie, nie wiem. W każdym razie za 90 tysięcy wygrałem 126, czyli 36 tysięcy na plus. No i dobra. Ja na razie nic więcej nie wpłacam. Jeszcze mogę na pożegnanie wam paczkę otworzyć. Ewentualnie 3 bądź 4. Znowu 150. Na plus. Dobra, jestem na plus, zostawiam tak jak było, także to by było na tyle, po dzisiejszym odcinku nawet jestem na plus, z tego względu, że 500 000 końców poszło przecież na obstawianie, na zakłady, więc cóż, da się? Da się. Zapraszam na footmasters.pl, footmaster.pl, a nie footmasters.pl, footmaster.pl. Trzymajcie się, do zobaczenia kolejnym razem, na razie.